Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem gościmy pod Opolem w miejscowości Zawada przy drodze krajowej numer 45. To jest taka ruchliwa trasa z Kluczborka na Opole. Zawada mieści się 4 km przed Opolem. Tutaj jest sklep z artykułami dla gołębi. On się nazywa wprawdzie Kanarek Sklep z Pasją, ale proszę mi wierzyć, jest tu bardzo dużo artykułów dla gołębi. Między innymi produkty firmy Paloma. Zatrzymując się tutaj w sklepie, możemy też sobie zawsze podejść do restauracji. Restauracja się nazywa Marcin, tak samo jak właściciel Marcin Kozieł, właściciel sklepu. I tutaj sobie można czy zjeść obiad, czy po prostu inaczej spędzić czas. Sklep się tutaj znajduje właśnie. Tu kolega Marcin Kozieł właśnie nas wita przed sklepem. Zobaczmy i wejdziemy sobie do sklepu zobaczyć, jaką tutaj ofertę ma kolega skierowaną do hodowców. Oprócz tego, że są artykuły dla gołębi, tak jak słyszeliśmy, nazwa Kanarek zobowiązuje do tego, żeby były tutaj też jakieś ptaszki. Tutaj mamy właśnie i papuszki faliste, i kanarki, i tutaj mamy rozellę, tak? Rozella, papuszka, tak, o i sobie możemy zobaczyć. Ale popatrzmy to, co nas interesuje, jeżeli chodzi o artykuły dla gołębi. Karmy widzimy, mamy i Palomy firmy, firmy Prima, firmy Van der Weis, firmy Goldwings, no i tutaj jeszcze inne, też Palomy widzę. Czyli te cztery firmy. Jakieś jeszcze inne firmy masz? Znaczy, to są moje takie główne, tak? A resztę robię jednak na te zamówienia, tak? Na Myers, Versa Lalaga, Marima. Rozumiem. Tutaj widzimy, mamy te karmy firmy Paloma. My z tymi karmami i z Marcinem też już się, jak ktoś pamięta, zapoznaliśmy podczas targu w Sosnowcu, tam na stoisku wspólnie z Patrykiem Wróblem i z Markusem Schumacherem. Oni te karmy wystawiali, prezentowali. Teraz sobie zobaczmy, to opowiedz nam coś więcej o tych może karmach, bo karmy firmy Prima, u Andrzeja Głazika je już widzieliśmy, karmy firmy Goldwings, też tutaj prezentował nam kolega Manfred Bula w swoim sklepie. Natomiast karmy firmy Paloma. My wiemy troszeczkę o nich mniej. To powiedzmy, co tutaj mamy teraz, jakimi karmami dysponujesz na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy dysponuję tak, nazwa Shumi Black Relax. Taka myślę lekko strawna, jednak z trochę takim mocniejszym akcentem, czyli ta nasza czarna, słynna kukurydza. Myślę, że to jest taki środek tygodnia, czasem początek przy jakichś cięższych lotach. Mówisz oczywiście o podawaniu. Tak jest, podawanie, dokładnie. Konkretnie, tak? Relaks, później jest power. Tutaj jest, o, pomyłeczka. Tutaj jest power. Tu już jest, jest jakieś tam konopie dodane, czyli jest tłuszcza. Później mamy Bergemana Light. Wiadomo, Light, czyli początek tygodnia z dodatkiem właśnie tej czarnej kukurydzy. Przeważnie nasze mieszanki wszystkie mają tą czarną kukurydzę. Tutaj mamy rozpłodową tip-topa, drobne nasiona, które naprawdę polecam, kurczę. Naprawdę fajne. Kilogram 5 zł. Worki są ilokilogramowe? 25, tak? 25. First Pretten jest w tym roku 22-kilogramowy, ogólnie jest 20-kilogramowy. W tym roku Paloma Dokładnie. Paloma wypuściła w tym roku 2 kilo gratis, czyli jest jakiś tam... Tutaj jeszcze pokażmy, bo te nazwy, które tutaj mamy, Shumi, to jest pod nazwy Markusa Schumachera. Dokładnie. Pewnie. To są mieszanki, które skomponował Markus Schumacher, hodowca ten, on lotuje, zaraz tu pokażę takiego gołębia, mam w spółce lotowej Hodowlano-lotowej Schatz Schumacher, bardzo dobry hodowca, on wiele razy w takich spółkach był, on spełnia takiego rolę trenera prowadzącego hodowlę i zawsze, że tak powiem, na topie to nazwisko w czołowych lokatach możemy spotkać. Tutaj widzimy, jak jeszcze raz przypomnimy, Shumi Black Relax, Shumi Black Power, to są mieszanki niejako od Markusa Schumachera. Czekaj jeszcze chwilę, tutaj zobaczmy, jest Bergemana, Tino Bergemana. Ona się nazywa Bergemann Light. Tino Bergemann to jest mistrz Niemiec. On też od kilku lat raz był generalnym Bundesmeistrem, mistrzem Niemiec, ale też bardzo często jego gołębie i on cały czas jest w czołówce, na topie. Verstretter rodziny nie trzeba przedstawiać, z tymi gołębiami się często spotykaliśmy. Słynny Uno, słynny Topstar i wiele, wiele innych gołębi z tej hodowli, milioner. To są gołębie znane. Także tutaj widzimy, tam jeszcze masz inne karmy Paloma, to są, tak których Tino Bergemann Zemerein. No, czyli te drobne nasiona słynne. Tak. To też Bergemann. To jest to, tak? Właśnie? Aha, to jest to samo, dobrze. To jest to samo. Jeszcze Schumacher ma tutaj swoją rozpadową karmę z czarną kukurydzą. Nie? Czyli za dużo tych karm widzimy, gatunków nie ma, aczkolwiek wszystko to jest to, co potrzeba nam teraz do prowadzenia hodowli. Dokładnie. Prawda? Mamy ich ogólnie jest 12, tak? Ale z pierzeniowymi karmami, tak? Takich do lotów jest chyba bodajże 7 czy 8. Dokładnie. Tutaj mamy karmy Goldwings. Zobaczmy tutaj, z każdą karmą kolega tak przygotował, że na każdym praktycznie worku na rodzaju znajduje się taki zbiorniczek, gdzie tą karmę możemy zobaczyć. Dotyczy to tak samo. Tu mamy jeszcze karmę Van der Weis. Pokażmy je może. O, też mamy tutaj te karmy
Tak, zawsze można. Można cztery rodzaje, widzę. Na tą chwilę tak, topowe cztery rodzaje, bezstrączkowych numer 29, Top Energy, na pewno wszystkim znana karma. Cezarta, lekkostrawna i super dieta. Tutaj hodowców zawsze interesuje cena przede wszystkim. Te karmy w 25-kilogramowych workach, tak. Palomy, jak się kształtują cenowo mniej więcej? Cenowo około 90 zł. Work, 25 kg. Dokładnie, tak? 25 kg, właśnie to trzeba. 88, 90, tak, czyli to jest wszystko w okolicach 80-90 zł. No dokładnie. Te karmy polskie chyba są trochę tańsze, tak? Widzimy tutaj. Tak, Goldings około. Tylko tu jest 20 kg, czy 25? Jest różnie. Akurat aha, jest karma 25-kilowa, przeważnie Goldings wypuszcza 20-kilogramowe, więc aha, one się tam wahają około 50. Taniej, ale też jest ich troszeczkę mniej w worku. Dokładnie. A te karmy, o których mówiliśmy, Van Robays? Van Robays waha się około 70 zł, tak? Te trzy. I też jest po 22 kilo, widzę, w tej akurat? Akurat jest w tym roku też wypuszczona 22. To są wszystko 20. Van Robays wypuszcza 20 kg. No, karmy firmy Prima, też widzimy te w granatowych workach, te karmy. Tutaj mamy Ultra wdowce. Tak, jest. Wdowce Bomba. Wdowce Bomba. Dieta lekkostrawna, tak, super dieta ekstra i zonta. Te karmy kolega Andrzej Gładzik nam już prezentował. Też niedługo przygotowujemy taki cykl, żeby dokładnie powiedzieć o wszystkich komponentach, które się składają na karmy. Także hodowcy się będą mogli z tym zapoznać. No dobrze, przejdziemy dalej. No kanarki już widzieliśmy. Samczyki, samiczki. Tutaj można też przyjść. Oprócz tego kolega jeszcze też hoduje takie ptaszki, tak, ozdobne, papugi, jakie masz, barabandę, tak? I barabandy, rozela, aksendrety. Także o, to sobie kiedyś oglądniemy, pokażemy, ale też widzimy o oprócz artykułów dla gołębi mamy podobnie jak było w Namysłowie u kolegi Jarka, też artykuły do sportu wędkarskiego tym razem, no i wiele, a tutaj mamy jeszcze inne karmy. Mieszanki dla papug. Aha, to są dla papug głównie, rozumiem, dobrze. I komponenty różne. Tak, tutaj też mamy różnego rodzaju, o, wiaderka widzimy firmy Paloma. Tak. One tak wyglądają, one ile zawierają? 12 kg teraz, tak? Dziesiątki. A kiedyś były dwunastki? 12-kilogramowe były w tamtym roku wypuszczane jako 2-kilogramowe gratis, tak jak w tym roku na przykład karma First Threaten, tak? Mm-hmm. Dlatego zaznaczam 10-kilogramowe. Żeby jest... nikt się nie zdziwił. Tak, to nie ma się co dziwić. 10-kilogramowe są oryginalne, także 12 też, ale to było z tamtego roku, tak? Aha. Tutaj za plecami widzimy też produkty, które kolega posiada w sklepie. To są, widzimy na dole, produkty firmy Tauben Medic. Są tak też Baxa, Naturala, Renfryda, oczywiście firmy Prima, tutaj widzę to Lisana, no po prostu można się tutaj zaopatrzyć w różnego rodzaju artykuły. Sprzedaż wysyłkową też prowadzicie? Jak najbardziej, serdecznie zapraszam na stronę moją to internetową. To pole adres z tej strony? ekanarek.pl www.ekanarek, ale e to z myślnikiem czy bez, czy tak jak jednym razem ciebie? ekanarek.pl Dokładnie, tam serdecznie zapraszam, wysyłkę czy paletową, czy paczką, nie ma problemu żadnego. Bo te karmy Paloma to tutaj po sąsiedzku niejako kolega Patryk Wróbel, on jest chyba generalnym przedstawicielem, także te karmy tutaj hurtowo u ciebie też można zamawiać? Jak najbardziej, najbardziej. Dobrze, i teraz koszt wysyłki takiej panety to jest ile mniej więcej? To jest zależne od kilogramów, tak? Zawsze klientom podpowiadam, większa ilość, lepsza cena, że tak powiem, tak? Minimum od 100 kilo paleta się zaczyna, no tam jest kwota 120 zł, a to na wychodzi za 150-160 zł, więc dużo lepiej się opłaca więcej, nie? Tutaj sklep jest w jakich godzinach czynny? Od 10 do 17, od poniedziałku do piątku, a w soboty od 9 do 13. Rozumiem, też hodowcą gołębi jesteś, sam hodujesz, lotujesz tutaj w oczywiście. Ale tutaj naprzeciwko bodajże mieszka kolega Herbert Pikos, tak? Kolegę odwiedzaliśmy, też go odwiedzimy na pewno kiedyś jeszcze, ale tutaj w oddziale jakim lotujesz? Obecnie tak. Przechodzimy do pana Jurka Koźlika, Opole 2, a wcześniej byliśmy oddział Popielów. Tak, teraz jak przygotowania do sezonu? Oczywiście, trwają. Wywózki, czekamy na piękne pogody, tak jak dzisiejsza. Trzeba przygotować dobrze. Dobrze, to o hodowli porozmawiamy kiedyś, a gołębie hodujesz nie tutaj, tylko chyba obok gdzieś tu, tak? Wioska. Dwie wioski dokładnie, Ówniany. Tam, gdzie kolega Patryk Wróbel. No, tam pojedziemy sobie gdzie do Patryka, gdzie pokażemy jeszcze hodowlę kolegi Patryka Wróbla, a kolegę Marcina Kozieła. Kozioł? Dokładnie. Kozioł, no dokładnie, tak jak konkurencja niejako z firmy Wersela Laga, tutaj przedstawiciel. Można powiedzieć. Tak, ale to rodzina? Nie. Nie. Także kolegę Pawła też pozdrawiamy. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Tutaj wychodząc ze sklepu, nie możemy oczywiście zapomnieć o tym gołębiu, o którym mówiliśmy. Ta spółka Schatz Schumacher, tak jak widzimy tutaj, tak wygląda podpis, nazwiska, pisownia, a tutaj mamy takiego gołębia, on jest tutaj, widzimy, firmowany marką Paloma, a jest to gołąb o numerze 126, wywodzący się z tej hodowli. To jest gołąb z 2015 roku, samiczka, i ona miała zdobyte następujące konkursy, które tu widzimy.
No nie wiemy teraz, czy ty wiesz, możesz, z jakiej gołębi ten gołąb pochodzi? Kurczę, nie wiem dokładnie. No on tam był do sprzedania właśnie w Sosnowcu, także... Poszedł? Chyba tak, chyba wszystkie poszły. Wszystkie poszły, zobaczmy. No on był tutaj, widzimy gołąb, który miał pierwszy konkurs w RV na 305 km przy 1766 gołębiom. Jak również drugi regionalny na 305 w tym Charlocie i trzeci regio też na 18 tysięcy. To są bardzo ładny gołąb, widzimy saliczka. No, o tej hodowli też będziemy mogli na pewno tutaj w przyszłości z Markusem Schumacherem porozmawiać. Tym bardziej, że jak ktoś pamięta, na Markusa Schumachera spotkaliśmy też podczas aukcji na rzecz katedry w Opolu. On tam też wystawiał swojego gołębia. Także dziękujemy, już teraz kończymy. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.